Daj mi ten worek. Wysyłam. Musimy zaczekać. Fandorycie, rozwiążcie mnie. To? Nie, czekaj, co ty? Co ty? Nie! Zdej mi ten worek. Wysyłam. Jak? To on? Co ty? Zdej mi ten worek. Zastrzel go! Co ty do cholery wyprawiasz? Przecież to i tak nie był ten. Ale jeszcze SMS-a nie dostaliśmy. Wyglądali dosyć podobnie. Tak długo, jak trwa moja kariera wojskowa, nie dane mi było doświadczyć czegoś takiego. Każdy normalny człowiek nazwałby go aspołecznym psychopatą. Nigdy nie potrafił się pogodzić, że żyje w tych czasach, w których żyje. Kedes. Myślą i duchem, a w pewnym sensie cieleśnie, znajduje się w XVIII i XIX wieku. No cóż, jest to typ człowieka, który umie zawsze i wszędzie o siebie zadbać. Jest arogancki i kiedy uzna, że coś może się mu przydać, po prostu to zabiera.
A co mógłbym osobiście o nim powiedzieć? Jest cyniczny i ciężko się z nim dogadać. Pewnie dlatego musiałem wysłać oddział specjalny, żeby sobie z nim pogadali. Cel ucieka! Jestem Sokół, twój nowy kontakt. Fajka? Od tygodni czekam na zaległą zapłatę. Doceniam twoje zaangażowanie. No ale zmieniamy właściciela. Poza tym przestajemy pobierać z budżetu państwa. Przykra sprawa. Oficjalnie nas nie ma. Wszystko idzie w pizdu. Ale mamy nowego trepa. Jak długo go trenowaliście? Wcale. Ze względu na problemy finansowe postanowiliśmy zresocjalizować i wprowadzić do czynnej służby więźnia o numerze seryjnym A44. Hedesa? Tak, dokładnie. Ten socjopata ma dla nas pracować? Spośród wszystkich naszych celów tylko w nim ujrzałem naprawdę duży potencjał. Twoje zdanie się tu nie liczy. Nie chcę żadnych kłopotów. Masz monitorować jego zachowanie. Wec! Kedes zadeklarował pranie leku. Czemu nie miałbym z tej roboty odejść? Oddałem jej kawałek życia i zdrowia. I na co? Na ten cały burdel? Jak chcesz, to idź. Przekonamy się, czy poradzisz sobie w zwykłym świecie. Zobaczysz, ani się obejrzysz, a zatęsknisz się za tą ciepłą. Aha! I pytałeś się, dlaczego miałbyś tak po prostu nie odejść. A oto odpowiedź. Bo tamten świat po prostu cię zniszczy. Gdzie jest zakładnik? Nie żyje. Jak to się stało? Zginął w zasadzce. Sokół nie będzie zadowolony. Raptor, gdzie jesteście? Odbiór. W drodze za 7 minut będziemy. Odbiór. Zrozumiałem. I co teraz? Naszym celem jest przyprowadzić wszystkich tych, którzy przeżyli. Idziecie z nami. Flankuj! Nie damy rady! Ostrzał jest zbyt ciężki! Odłaniaj mnie, koniec amunicji!
Jak pomóc! Tronek! Snajper! Stary! Cholera jasna! Panowie, tak jak się dowiedzieliśmy, rosyjscy separatyści z Czerwonej Wstęgi przyznali się do uprowadzenia naszego człowieka, Adikiumena. Ich żądania nas nie interesują. Adikiumen jest przetrzymywany w tej części niezamieszkałego lasu, w podziemnym bunkrze. Wcześniej ten las był miejscem kultu czy czegoś takiego. Ponoć tubylcy obawiali się zbudzić demona Blackgraina, czy jak oni to przetłumaczyli. A waszym zadaniem będzie dostać się tam i prześlecie zdjęcie zakładnika, a kryminolodzy sprawdzą, czy to jego twarz. Przyleci po was wyznaczone miejsce śmigłowiec sił lądowych. To wszystko, rozejdź się. Nie żyje. Nie o to chodzi, że mam coś do kogoś. Po prostu nienawidzę wszystkich porówno. Właściwie przypomnij mi, na co my idziemy do kina. Na Czarne Smoki Gdyni. To jest film akcji z domieszką czarnej komedii. Rzeczywiście trochę czarno. Zadam ci pytanie. Kim chciałbyś być? Lwem czy małpą? To jest test osobowości. Lew reprezentuje siłę, a małpa spryt. Więcej ludzi wybiera lwy, ponieważ stawiają na siłę, no tak jak ja. Mniejszość, jaką są ludzie będący małpami, wykorzystują spryt, biurokrację, aby zniewolić lwy. Teraz siła nie ma żadnego znaczenia. Je szukują nas w każdej sferze życia. Tylko po to, by uczynić nas bezradnymi niewolnikami.
Helikopter się pali. Zważywszy na okoliczności, biorę całą odpowiedzialność na siebie. Widocznie nie powinno się jej grać z naturą ludzką.